Dzień dobry Państwu. Szczególnie gorąco chciałabym powitać wszystkich Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, a także mieszkańców miasta i gminy Choryniec. Zapewne już wszyscy wiecie, a jeżeli nie, to chciałabym Państwu oznajmić, że lokomotywa wyrusza w bardzo długą trasę z przystanku Northampton aż do przystanku Choryniec. Celem tej podróży jest konkurs pod pięknym hasłem „Co w sercu, to na papierze”. Kochani Polacy, weźcie długopisy w swe dłonie, przelejcie na kartkę papieru to, co wam w duszy gra. Nie obawiajcie się, że może ktoś nas wyśmiać, że może się komuś nie spodobać, że może powiedzą inni, że to nie jest poezja. Przecież nie ma ani żadnych szablonów, ani przepisów. Poezja to jest to, co nam w duszy gra, a serce wie najlepiej, co jest piękne i co się w życiu liczy. Emilka, Marta z Rafałem na czele oraz wielu innych ludzi w mieście Northampton stworzyli piękną inicjatywę. Stworzyli lokomotywę, która rozpowszechnia wśród Polonii polską literaturę, polską poezję, polską muzykę. Bardzo im za to dziękuję i cieszę się, że coś takiego istnieje. Oni są mądrzy, pracowici i niestrudzeni w swojej pracy. Ja nazywam się Helena Wyrzykowska. Obecnie jestem już na emeryturze. Poezję kochałam od zawsze, ale obowiązki zawodowe nie pozwalały mi zająć się poezją. Zaczęłam pisać w momencie, kiedy już nie pracowałam zawodowo. Na dzień dzisiejszy wydałam już 6 tomików poezji i szczególnie apeluję dzisiaj do seniorów. Nie obawiajcie się, może macie już coś napisane do szuflady, więc pokażcie to na światło dzienne. Na pewno spodoba się to innym, na pewno pojawi się łezka pod rzęsą, jeżeli będziecie czytali swoje wiersze. Ja także długo pisałam do szuflady, ale spotkałam na swojej drodze życiowej kogoś, kto mnie namówił do wydania tomików. Dzisiaj wydałam już 6, pracuję nad 7. Kibicuję wszystkim miłośnikom poezji. Wiem, że miłośnicy poezji to ludzie szlachetni, wrażliwi i kochają piękno. Jeszcze raz zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, pięknym konkursie poezji na przystanku Choryniec. Ja nie jestem mieszkanką gminy Choryniec ani miasta Choryniec, więc nie mogę wziąć udziału w tym przedsięwzięciu, chociaż bardzo chętnie bym z tego skorzystała. Ale Państwa, którzy możecie z tego skorzystać, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. Dziękuję bardzo. Życzę Wam weny twórczej i pomyślności.